Chciałabym dzisiaj poruszyć temat. Dlaczego mówienie, że to, że animuję, wcale nie muszę dobrze malować, jest do dupy. Jeżeli zaintrygowałam Cię tym wstępem, to posłuchaj dalej. Chciałabym poruszyć tutaj pewną kwestię. Jeżeli robisz animację i malujesz i nie robisz tego dobrze, to po co to robisz? Jeżeli odpowiedziałeś sobie na to pytanie, bo tak trzeba, bo wszyscy tak robią, bo każdy ma to w ofercie, bo tak, to chciałabym odczarować Twoje myślenie. Nie musisz tego robić. Nikt Ci nie każe. To jest Twoja firma. Ty decydujesz. Jeżeli chciałabyś zamiast malowania mieć pokazy psów rasowych, Ty to wprowadzasz. Od Ciebie zależy, co jest w ofercie. I teraz chciałabym powiedzieć bardzo ważną rzecz. Ponieważ animatorzy, nie wiem dlaczego, ale trzymają się właśnie tego, że to musi być w ofercie i nieważne jak oni to robią i na jakim poziomie, ale jest. I nie rozumiem dlaczego, nie robiąc czegoś dobrze, masz to w swojej ofercie. Przecież nie działa to w ogóle na Twoją korzyść. Ludzie widzą, jak to wygląda. Jeżeli nie robisz tego dobrze, chociażby nie dowiadujesz się, gdzie kupić dobre farby i idziesz i kupujesz w Chińczyku, bo było tanio, no to nie oczekuj, że to będzie na fajnym poziomie. Ludzie będą Ci wystawiać same piątki, chwalić i zamawiać dlatego, że masz super malowanie. To, że jesteś animatorem, to nie musisz być facepainterem. Animator nie jest facepainterem, to już sobie ustaliliśmy dawno. Ale to, że jesteś animatorem i masz malowanie twarzy w ofercie, to musisz robić to dobrze. Musisz robić to bezpiecznie, musisz robić to na produktach, których używają facepainterzy. No bo nie mamy tutaj za dużego wyboru, nie ma możliwości wydziwiania, no nie mamy za dużo sklepów, więc tak czy inaczej kupisz to w tym samym sklepie, co my facepainterzy. No i ja też jestem animatorem, więc ja jakby dwa w jednym kupuję to w tym samym sklepie. I to totalnie nie jest usprawiedliwienie, że Ty animujesz i przy okazji malujesz. Jeżeli robisz to byle jak, to w ogóle tego nie rób, bo zaszkodzisz w końcu sobie i jeszcze tym biednym dzieciom, bo malujesz byle jak i byle czym. Zachęcam Cię do tego, że jeżeli już masz coś w swojej ofercie, to rób to dobrze. Bo to dokładnie tak samo, jak idziesz do restauracji i myślisz sobie, mam ochotę zjeść kaczkę z jabłkami. Idziesz do restauracji, która ma kaczkę z jabłkami, siadasz przy tym stole, bierzesz to menu, zamawiasz tą kaczkę i przynoszą Ci taki badziew, po którym Cię w ogóle boli brzuch. I wtedy Ty masz pretensje i myślisz sobie, to po cholerę oni mają tą kaczkę w swoim menu, skoro nie potrafią tego zrobić, a ja później mam zatrucie i boli mnie brzuch. I dokładnie jest tak samo z Twoim malowaniem. Jeżeli Ty masz malowanie w ofercie, rób to dobrze. Naprawdę, ja jestem w stanie Ci pokazać, że niedużymi kosztami i tylko trochę musisz mieć odrobinę chęci i samozaparcia i wybrania, albo Twoje animatorki malują, albo Ty, i jesteś w stanie zrobić to bardzo dobrze. Tylko musisz chcieć. I musisz chcieć przestać odwalać hałę. W sensie mam nadzieję, że tego nie robisz, ale jeżeli tak jest, no to niestety, trzeba sobie to przystawić w głowie i jeżeli coś już robimy, to robimy dobrze. Zachęcam Cię do obejrzenia mojej playlisty. Pierwsze zamówienie i tam znajdziesz konkretnie wymienione farby, pędzle i dodatki w takiej wersji uśrednionej, minimalistycznej, którą możesz sobie zamówić i mieć naprawdę dobry, fajny i niedrogi sprzęt. Pamiętaj, że nie musisz zamówić wszystkiego naraz i rzucić się na najdroższe i na największe, żeby dobrze malować. Odpuść sobie tylko te beznadziejne farby, bo były tanie. I już sam sprzęt zacznie robić robotę. Oczywiście dołóż do tego umiejętności. Masz mnóstwo darmowych treści. Jeżeli nie chcesz płacić i nie chcesz skorzystać z mojego szkolenia online, które możesz zrobić w domu o każdej porze dnia i nocy 24 godziny na 7, zrobić cały kurs podstawowy z malowania twarzy. Jeżeli nie chcesz skorzystać z książek o face paintingu, jeżeli nie chcesz wydać czegokolwiek,
Okej, rozumiem. Nie mam z tym w ogóle najmniejszego problemu. Ja też lubię czasem skorzystać z darmowych materiałów. Wejdź na mój Facebook, wejdź na mój Instagram, przeskroluj mojego YouTube'a i możesz to scrollować i scrollować i uwierz mi, że treści będzie coraz więcej i tych treści, które już są, możesz sobie czytać, czytać i wynieść z tego na maksa dużo. Gwarantuję Ci, że możesz z tego wynieść na maksa dużo. Tylko nie usprawiedliwiaj się, że jesteś animatorem i jeżeli już masz coś w swojej ofercie, to świadomie nad tym pracuj. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że wprowadzisz to, co powiedziałam, do swojego myślenia, do swojego systemu, do swojej firmy, do swojej oferty. Daj znać w komentarzu, czy zgadzasz się ze mną, czy nie. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!